Witajcie na moim magicznym kanale. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam co nieco o kryształach i ich zastosowaniu. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ razem z Krystalowe przygotowałam dla Was magiczny konkurs z super nagrodą. Na moim kanale znajdziecie filmy o kamieniach, które przyciągają miłość. Tam wprowadzam Was w temat magii minerałów, który teraz będziemy kontynuować. Kryształy i kamienie nie tylko przyciągają miłość, o czym już mówiłam w poprzednim filmie, ale też uzdrawiają, chronią przed negatywną energią, przyciągają pieniądze i pomyślność, przynoszą szczęście, rozwijają nas duchowo i zwiększają naszą moc. Nie musisz być czarownicą, innowiercą, interesować się rozwojem duchowym, żeby minerały wpływały na Twoje życie. Kryształy to owoce Matki Ziemi, z których możemy, a nawet powinniśmy korzystać, niezależnie od naszego wyznania czy poglądów. Z tego odcinka dowiesz się, jaka jest charakterystyka minerałów, co sprawia, że mają one taką moc, jak dobrać kryształy do własnych potrzeb i problemów, jak praktykować z kryształami oraz jak stworzyć swoją własną kryształową esencję. Sing me a song of a life that is gone. Say could that last be I. Magia kamieni towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Najpierw używano minerałów jako amuletów, później układano z nich ochronne kręgi i czczono ich energię, składano w ofierze, zakopywano, aby ziemia przynosiła urodzaj. Używanie kryształów jest nierozerwalnie związane z różnymi zwyczajami, religiami i obrzędami. Kompletnie mnie nie dziwi ta fascynacja kamieniami. Pomyślcie tylko, ile historii mogą opowiedzieć kamienie, które wrzuciło morze i leżą gdzieś na plaży. Inna sprawa jest, że kamienie tyle czasu leżą w ziemi i rosną, zanim zostaną wydobyte. Pewnie ciekawi Was, czy moc kryształów została w jakikolwiek sposób potwierdzona naukowo. Tak, z badań wynika, że kryształy działają na ludzi jak placebo. Efekt placebo to fałszywe działanie wywołane przez nasz umysł. Czyli minerały nie robią nic, a to, co rzeczywiście działa, to nasza wyobraźnia. Wiem, że to, co mówię, jest kontrowersyjne i nie każdemu z Was się spodoba. Ale to, że moc minerałów została przez naukowców skwalifikowana jako działanie placebo, nie oznacza, że minerały nie działają. No bo przecież jeżeli zaopatrzymy się w kryształ, który ma nam przynieść szczęście lub wzbogacić i to rzeczywiście się dzieje, to nie ma znaczenia, czy zrobił to kryształ, czy nasz umysł, bo to naprawdę przyniosło oczekiwane efekty. Więc czy jest to placebo? Wiara, czy to w religię, czy w minerały, jest moim zdaniem zbyt delikatna i ma za dużo niewiadomych, żeby przyklejać jej ostatecznie jakiekolwiek łatki. Może za paręnaście czy parędziesiąt lat nauka będzie na tyle rozwinięta, że rozwikła zagadki wpływu energii minerałów i samej magii, przypisując jej jakieś naukowe wyjaśnienia. Nie wiem jak Wy, ale ja myślę, że magia to po prostu nauka, której jeszcze nie rozumiemy lub nie potrafimy skatalogować. Każdy kryształ ma swoją unikalną strukturę opartą na komórkach elementarnych. Gdy ta komórka podczas rozrostu minerałów powtarza się w różnych kierunkach, wtedy tworzy sieć krystaliczną i tak powstają minerały. W ten sposób powstają różnorakie minerały, które mają totalnie różne energie, które w jakiś sposób na nas wpływają. Na częstotliwość energetyczną kryształów wpływa ich kształt, kolor, wielkość, skład i przeźroczystość. Ogólna zasada w magii kamieni jest taka, że kamienie uniwersalne energetycznie to te, które są przeźroczyste. Takich minerałów możemy używać w różnych celach. Do ochrony, poprzez neutralizację stresu i ogólnie sprawy umysłowe, aż do przyciągania dobrobytu.
Kamienie półprzeźroczyste i mętne mają wpływ na naszą sferę emocjonalną i uczuciową. Mogą przyciągać miłość, wspomagać radzenie sobie ze stratą, smutkiem czy żalem oraz gniewem. Kamienie nieprzeźroczyste wpływają na sferę fizyczną. Odpowiednio dobrane przyciągają pieniądze, dostatek, wspierają nas w postanowieniach i leczą różnorakie bóle. Kolor kryształów również ma swoje znaczenie. Biały to kolor oczyszczenia, czarny to ochrona i odcinanie, brązowy to kolor otwartości i akceptacji, czerwony dodaje energii, zielony to kolor równowagi, żółty to uporządkowanie, niebieski to kolor komunikacji, fioletowy to kolor duchowego rozwoju, różowy przyciąga, pomarańczowy pozwala odpuścić i zapomnieć, a przeźroczysty pomaga w rozwiązywaniu problemów. Znaczenie ma również kształt minerału, a mamy w czym wybierać. Minerały surowe, które osobiście najbardziej lubię, minerały szlifowane oraz rzeźbione na dany kształt. Minerały surowe, czyli takie, w których kształt człowiek za bardzo nie ingerował, zawierają swoją pierwotną, niezmienioną energię. Zmiany zaczynają się dopiero wtedy, kiedy minerał nabiera jakiejś konkretnej formy. Rzeźbienie kryształu może nadać mu dodatkowe właściwości lub wzmocnić jego moc. Możemy spotkać się z minerałami w kształcie piramid, które ze względu na swój kształt dodatkowo ochraniają i emitują energię we wszystkich kierunkach. Kształt otoczaka łagodzi energię minerału i sprawia, że jest bardziej zrównoważona. Obelisk z minerału nazywany jest również kryształową wieżą. Tego typu minerały powstają albo naturalnie, jedyną ingerencją jest delikatne szlifowanie, aby równo stały, albo są wyrzeźbione przez człowieka. Minerały o takim kształcie wzmacniają nasze intencje i energię. Dlatego też często różdżki mają właśnie ten jeden koniec zaostrzony, żeby móc przekierowywać nimi energię. Kształt geody wspomaga uziemienie i wewnętrzne uzdrawianie. Kryształy o nieregularnym kształcie, takie jak na przykład tak zwana szczotka, przyciągają bogactwo, szczęście i dobrobyt. Możemy się jeszcze spotkać z minerałami o podwójnym, ostrym zakończeniu. Tego typu kryształy absorbują i emitują energię jednocześnie. Na przykład mogą wchłaniać energię negatywną i przekształcać ją w energię pozytywną i wypuszczać ją dalej. Istnieją również minerały, tak zwane gromady, które wyglądają jak kilka kryształów doklejonych do siebie. Tego typu minerały potrafią zgromadzić tyle energii, że możemy nimi ładować inne kryształy. Jak widzicie, tej wiedzy jest bardzo dużo. Nie musicie znać się na wszystkich minerałach i ogarniać ich właściwości po kształcie czy kolorze. Najlepiej jest stworzyć sobie własną bazę kryształów, które najbardziej nam odpowiadają i z nich korzystać. Wybierając swoje kryształy, zastanów się, w czym mają Ci one pomóc, ale też, które najbardziej do Ciebie przemawiają, zarówno swoim wyglądem, ale również tak energetycznie i intuicyjnie. Opowiem Wam teraz o właściwościach moich ulubionych kryształów, których i Wy możecie używać. Nie jestem w stanie w jednym filmie przedstawić Wam wszystkich. Dajcie znać, czy chcecie może, abym stworzyła dla Was serię filmów, w których opowiadam o różnych kryształach. Taki czarodziejnik, ale o minerałach. Jednym z moich ulubionych kryształów jest cytryn. Jest to kwarc, który posiada miodowo-złoto-żółty odcień, często z różnymi zabrudzeniami. Cytryn posiada energię, która poprawia finanse i przyciąga szczęście. Dla mnie jednak najważniejszą cechą cytrynu jest to, że bardzo wspomaga stabilizację życiową. Sprawia, że nie tracimy tego, co już posiadamy, na przykład podejmując różne decyzje, chociażby związane ze zmianą pracy. To taki gorzej już nie będzie, ale w formie kryształu. Drugim moim ulubionym minerałem jest ametyst. Kryształ czarownic. Tutaj mam moją ulubioną butelkę do tworzenia kryształowych eliksirów właśnie z obeliksem ametystowym. O eliksirach zaraz będę mówić. A wracając do minerału. Ametyst jest minerałem, który wspomaga spełnianie marzeń oraz otwiera nas na rozwój duchowy. Sprawia, że stajemy się wrażliwsi na różne znaki,
i łatwiej nam na przykład interpretować karty tarota czy wyjść z ciała. Ametyst łagodzi również bóle głowy i wspomaga walkę z bezsennością. Kryształ górski to mój kolejny faworyt. Jest to najbardziej znany i jednocześnie najbardziej przystępny cenowo kamień, który możecie mieć w swojej kolekcji. Jego właściwości sprawiają, że jest to kamień manifestacji, wzmacniania pragnień i modlitw. Ten kryształ może ochraniać Twojego ducha i ciało, ale może też Cię energetycznie oczyszczać. Jest to minerał bardzo uniwersalny, który uzdrawia, stymuluje układ odpornościowy i sprawia, że mamy więcej energii i chęci do życia. Ostatnim minerałem, który należy do moich faworytów, jest selenit. Minerał, który ma ekstremalnie silną energię i możemy go używać do oczyszczania i ładowania innych kamieni. Selenit jest minerałem, który oddziałuje na naszego ducha, dodaje nam odwagi i bardzo wzmacnia naszą psychikę. Jeżeli rozchodzi się o właściwości lecznicze, selenit jest minerałem uniwersalnym. Może wspomóc leczenie wielu chorób, jedynie trzeba nosić go z odpowiednią intencją. Naszą sferę fizyczną najlepiej będą uzdrawiać i wspomagać ciemne minerały, takie jak onyks czy czarny turmalin. Takie minerały wchłaniają negatywną energię, właśnie tę fizyczną, ale i duchową. Będą też dobre do walki z depresją. Natomiast kryształy kolorowe, na przykład ametyst, koral czy turkus, dodadzą nam energii i sił oraz wzmocnią naszą psychikę. Kryształy możemy nosić przy sobie, jeżeli potrzebujemy ich wsparcia w codzienności, w formie bransoletki, wisiorka, kolczyków lub po prostu w formie surowej bryłki. Ja kiedyś nosiłam w plecaku takiej wojskowej kostce, znak szczególny subkultury metalowej, surową bryłkę kwarcu różowego, która moim znajomym kojarzyła się z udkiem kurczaka. To były czasy. Możemy ustawiać kryształy w różnych miejscach w domu i w pracy. Na przykład kryształ górski w celu ochrony domowników lub cytryn do osiągania sukcesów. Kryształowa esencja, eliksir kryształowy lub woda kryształowa to nic innego jak woda, w której zanurzone są wybrane przez nas minerały. Woda przejmuje wibracje kryształów i my podczas jej spożywania lub użytkowania w innych celach wykorzystujemy jej moc. Kryształowa esencja przejmuje właściwości minerału, który był w niej zanurzony. Czyli możemy na przykład pić taką już przygotowaną magiczną wodę bez kryształu w środku i nadal odczuwać działanie energetyczne minerału. Najbardziej bezpieczne do tworzenia kryształowych esencji są minerały z rodziny kwarców. Kwarc różowy, cytryn, kryształ górski, ametyst itd. Inne kryształy mogą być dla nas toksyczne lub nawet rozpuszczać się w wodzie. Ale z nich również możemy stworzyć eliksir. Wystarczy włożyć je do mniejszego pojemniczka, porządnie zamknąć, a następnie ten pojemnik umieścić w większym naczyniu i zalać wodą. Tak sporządzony eliksir potrzebuje kilku godzin, aby przejąć właściwości minerałów, zaś woda, która ma bezpośredni kontakt z minerałem, przejmuje jego właściwości już po kilku minutach. Do tworzenia kryształowych eliksirów bardzo przydadzą się butelki z kryształami. Ja mam tutaj butelkę z moim ulubionym kryształem górskim i ametystem. Do takiej butelki wlewamy wodę, zakręcamy i gotowe. Można z niej pić lub przelewać eliksir do innych naczyń. Kamień w środku jest piękny, jest też sporych rozmiarów, co daje naprawdę super efekt, gdy jest tam już nalana woda. Razem z marką Krystalowe przygotowałam dla Was rozdanie, w którym jeden szczęśliwiec wygra taką właśnie butelkę z ametystem, z etui i instrukcją użytkowania. Chciałabym, żeby każdy z Was napisał w komentarzu Wasz sposób na korzystanie z minerałów i ich mocy. To może być wykorzystanie w magii i w życiu, po prostu opiszcie, do czego ich używacie. Na końcu komentarza napiszcie swój nick na Instagramie, ponieważ tam będę się kontaktować ze zwycięzcami. Na YouTube nie ma już możliwości wysyłania wiadomości prywatnych, więc musimy radzić sobie w ten sposób.
Ja wybiorę jedną najciekawszą odpowiedź i skontaktuję się ze zwycięzcą. Wyniki podam też w opisie tego filmu. Żeby wziąć udział w konkursie i wygrać tę piękną butelkę, poza odpowiedzią na pytanie, musisz subskrybować mój kanał, obserwować mój profil na Insta oraz instagramowy profil Krystalowe. Konkurs trwa 2 tygodnie. Cały regulamin macie w opisie filmu. I to tyle na dziś. Oj, pozostało jeszcze wiele do wyjaśnienia, jeżeli rozchodzi się o magię minerałów, ale spokojnie. Filmy będą się pojawiać regularnie. Tymczasem mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego magicznego kanału. Do zobaczenia wkrótce!